Kiedy myślę o dzisiejszym słowie, które, którym się chcę podzielić z wami, to, y, to jest to pewien rodzaj eksperymentu, który też przeprowadziliśmy ostatnio na Wigilice i którym się chcę z wami podzielić i pewien rodzaj y, przemyśleń, które bardzo mocno y, gdzieś... Y, no powiedzieć, że coś przeżywam i o tym się dzielę, to trochę już takie obyczajowe i normalne i chyba y, dziwnie by było, gdyby było inaczej, ale... Myślę, że jest to takie słowo, które gdzieś długo we mnie, już gdzieś od powiedzmy dwóch, trzech lat tak naprawdę żyje, ale które gdzieś cały czas we mnie wzmaga i wzmaga do, do tego, by dać jakby jeszcze więcej Bogu, albo by tak naprawdę zaufać jeszcze bardziej Bogu, i tak naprawdę do tego, by szukać w, wie, w wielu dziedzinach mojego życia y, miejsca i przestrzenie, w których tak naprawdę jeszcze nie zaufałem Bogu. I to jest takie dziwne, kiedy po nie wiem, ile już tak naprawdę gdzieś koło 10 lat od momentu, kiedy się ochrzciłem yy, kiedy oddałem też swoje życie Jezusowi myślę, że już około 10 lat mija od tego czasu, a tak naprawdę cały czas odnajduję przestrzenie, w których wciąż czegoś nie powierzyłem Bogu. Yy, takie przestrzenie, w których tak naprawdę się nigdy nie nawróciłem. I to brzmi bardzo. Yy, Dziwnie, kiedy mówi się o chrześcijanie, który już powiedzmy 10 lat ma stażu, a ja to tak ciągle jeszcze gdzieś nie domagam, że tak powiem. I muszę wiele przestrzeni w swoim życiu odnaleźć. I tak mam wrażenie i boję się trochę tej przyszłości. Co, co jeszcze gdzieś odkopię albo co gdzieś jeszcze odkurzę. Oczywiście boję się tak yy, pół żartem. Yy. No tak, chcę dzisiaj mówić troszeczkę o oryginale i podróbce. Gdzieś, jakiś czas temu zainspirowała mnie pewna myśl. Jest ona związana z bardzo świecką rzeczą, y, którą y, nie wiem, czy można mówić w kościele o takich rzeczach, ale będę dzisiaj próbował. Y, kiedyś, dawno temu, zwró zwróciła moja uwagę Coca-Cola. Ogólnie Coca-Cola od zawsze była w moim życiu, że tak powiem, trochę y, w dużych ilościach. Kiedy pamiętam jeszcze czas, kiedy nie byłem osobą nawróconą, czy nawet świeżo po nawróceniu, to pamiętam, że piłem. Potężne hektolitry Coca-Coli, to było takie gdzieś moje małe uzależnienie, które gdzieś tam razem z chipsami i jakimiś różnymi innymi rzeczami, gdzieś raz wraz tam z kuzynem po prostu ile, ile było oszczędności, tyle żeśmy w to wkładali, żeby tylko sobie coś kupić, nakupić ze dwa worki do domu i po prostu zjeść i wypić i sobie tam coś przy okazji robić na komputerze czy coś. No myślę, że dzisiaj na pewno nie w takich ilościach, ale czasami oczywiście też odświętnie, jak to się mówi, Coca-Cola na pewno u nas w domu jest. I gdzieś patrząc na Coca-Colę, przez to, jak wiele Coca-Coli w życiu wypiłem, można powiedzieć, że potrafię rozróżnić jej smak. To znaczy, potrafię rozpoznać, czy to jest Coca-Cola, czy to jest Pepsi-Cola, czy to jest jakaś kola podrabiana, czy jest to jakaś inna zupełnie Coca-Cola. Z jakiegoś tam sklepu, czy wiecie, różne są teraz te podróbki, jakieś inne rodzaje tych coca col Jakby nie mam z tym problemu. Może nie rozpoznam wszystkich tych małych, drobnych rodzajów, ale na pewno jestem w stanie rozpoznać dwie podstawowe rodzaje i rozróżnić je z innymi. Dlaczego o tym mówię? Bo to właśnie taka Coca-Cola trochę rzuciła mnie w pewne przemyślenia i w pewien eksperyment, który zrobiliśmy ostatnio na Wigilice Młodzieżowej. I chciałbym się nim na początek z Wami podzielić, bo jakby on będzie kluczowy do dzisiejszego dnia. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o hmm, tak naprawdę taki temat hmm, oryginalnych rzeczy i podróbek do tego, które są robione, to myślę, że jest to taki temat hmm, dzisiejszych czasów, tak naprawdę. Bo gdzie byśmy nie popatrzyli, to jest gdzieś jakiś oryginalny pomysł i ma setki swoich podróbek, setki hmm, jakby firm i marek, które zainspirowały się tym oryginałem. I które stworzyły coś bardzo podobnego, niejednokrotnie jest to coś po prostu identycznego, że kiedy popatrzymy na to i na to i wiemy, że to jest firmowe, a to jest powiedzmy z jakiegoś tam yy, tak zwane Made in China, to tak naprawdę nigdy w życiu byśmy tego na, po prostu tak patrząc na to nie rozróżnili, które to jest oryginalne, a które nie. Być może właśnie znawcy tej akurat rzeczy by mogły być w stanie to gdzieś daleka rozpoznać, ale tak standardowo patrząc na wszystkie jakieś rzeczy, począwszy od zegarków, ubrań. Czy żywności, to wszystko ma swoje oryginalne jakieś tam pomysły czyjeś, i później mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo podróbek firm, które stworzyły coś, co ma przypominać, albo co ma być podobne, albo co ma być prawie takie same, jak to, i najczęściej nigdy nie jest to identyczne. Choć pewnie i zdarzyło się takie sytuacje, że coś udało zrobić się jeden do jeden. Ale żyjemy też w czasach, kiedy podróbki możemy zrobić tak samo pewnych zachowań. Wiecie, to, na przykład, widać często chociażby w, w futbolu, w piłce nożnej, kiedy po prostu jest jakiś piłkarz, który gdzieś tam x lat temu miał jakąś ścieżkę po strzeleniu gola. I teraz w dzisiejszych czasach być może jakiś nowy, młody piłkarz, który był jego fanem, kiedy strzeli gola, również podrabia jego cieszynkę. Cieszynka to takie coś, co się robi, jak się strzeli gola, nie? I tak naprawdę to, to może taka prozaiczna prosta rzecz, ale tak naprawdę podrabiamy siebie, często patrząc na innych ludzi, podrabiamy czyjeś zachowania, podrabiamy czyjeś... Czyjeś gesty, podrabiamy czyjeś emocje. Wiecie, ja na przykład zauważyłem to sam po sobie, kiedy, yy, yy, że tak powiem, wszedłem do rodziny mojej żony i tam już był Michał, yy, yy, czyli mąż Kesi. To on czasami miał takie jakieś swoje, powiedzmy, teksty, takie typowe w jakiejś tam sytuacji, albo w sytuacji żartu, albo w jakiejś tam sytuacji. I bardzo często zdarzało się, że ja się gdzieś tam po dwóch, trzech miesiącach łapałem, że ja się po nim powtarzałem i komuś na przykład sprzedałem ten sam tekst po czyimś żarcie albo coś takiego. Więc często tak jest, że po prostu jest jakieś zachowanie, jest później podróbka do tego zachowania, jest jakby y, kopiowanie czegoś, co ktoś wymyślił, albo co ktoś zrobił i tak dalej. Oczywiście ja nie chcę dzisiaj się rozwodzić nad tego typem rzeczy, ale chciałem właśnie pokazać, że jakby dzisiejszy świat skonstruowany tak naprawdę jest, jest pełen oryginałów i mnóstwa do tych oryginałów kopii, które mają przypominać ten oryginał. Więc to tak tytułem wstępu, co chciałem powiedzieć. I teraz to, co przeżyliśmy, jakby przeżyliśmy, no jej to było za dużo słowo, to, co spróbowaliśmy ogarnąć na ostatniej młodzieżówce... Yy, Wiecie, udało mi się dojść, bo tu w sumie młodzieżówka też pomogła, żeby mieć cztery różne Coca-Cole. I udało mi się do takich przezroczystych kubeczków nalać Coca-Colę, ale tak, żeby później to wymieszać i tak, żeby nikt nie wiedział, którą, gdzie nalewałem z oficjalnej butelki, tylko żeby widzieli te plastikowe kubeczki, które były wymieszane i poprosiłem ochotnika... W ogóle pierwsze to, co chciałem też powiedzieć, pierwsze w ogóle było pewne pytanie, czy, czy jesteście w stanie jakby rozpoznać po tych plastikowych kubeczkach, czterech różnych plastikowych kubeczkach, gdzie był taki sam stan tej Coca-Coli, ale czterech coca które są zupełnie różne od siebie, z innych firm, czy jesteście w stanie rozpoznać, patrząc tam gdzieś tam, wiadomo wtedy z publiki, która Coca-Cola to która. No, i wiecie, oczywiście odpowiedź jest prosta. Ktoś tam próbował się doszukiwać, ale odpowiedź jest bardzo prosta, że nie jesteśmy w stanie. Nie jesteśmy w stanie rozpoznać na oko gdzieś z daleka, patrząc na y, takie cztery kubeczki, która Coca-Cola byłaby którą. Wiecie, to jest bardzo ważny wniosek, do którego będę chciał dzisiaj przejść, więc chciałbym, abyśmy sobie go zapamiętali. Drugi taki wniosek, kiedy już zaprosiłem jedną osobę, i y, y ta osoba. To nie była osoba, która znała się na Coca-Cola, to nie była osoba, która w życiu dużo jej wypiła i tak dalej, i tak dalej. I kiedy spróbowała każdego kubeczka, próbowała zgadnąć, która to która i oczywiście zupełnie, zupełnie nie udało się tej osobie zgadnąć, tak naprawdę pomieszał wszystko ta osoba, pomieszała, zupełnie smaki nie pasowały do tego, co było naprawdę nalane. Jakby takim drugim wnioskiem, który, do którego chcę dzisiaj dojść, to jest to, że, kiedy, że tylko tak naprawdę prawdziwy smakosz jest w stanie rozpoznać oryginalny smak. Na potwierdzenie tego można powiedzieć, że tak naprawdę na każdy inny przykład to nie chodzi tylko o Coca-Colę, ale tak naprawdę gdybyśmy rzucili cztery kubeczki z... Z wodą i cztery różne firmy wody, nie tylko prawdziwy smakosz byłby w stanie rozpoznać, która woda to która. A wierzę, że są takie osoby, które są w stanie rozpoznać wody, yy, które to które. Czy tak naprawdę możemy rzucić dwa naszyniki złote i tylko prawdziwy złotnik jest w stanie gdzieś spojrzeć na to i zwrócić i jakby wiedzieć, mieć pewność, który naszyjnik jest naprawdę złoty, a który na przykład jest podróbką. A taki ja, który zupełnie się na tym nie znam, popatrzę na to i mogę, można mi wcisnąć każdy kit, że tak powiem i kupię jako złoto nawet największe, nie? <laughs> Więc yy, tak naprawdę tylko prawdziwy smakosz, tylko yy, prawdziwy profesjonalista w danej dziedzinie jest w stanie rozpoznać oryginalny smak na przykład Coca-Coli, czy na przykład oryginalną złotą bransoletkę, czy co, cokolwiek to jest. I to jest bardzo ważny wniosek. Yy, muszę się sposiłkować. A, i o takim jednym z ostatnich naszych wniosków, kiedy zastanawialiśmy się, nad, yy, patrząc na te kubeczki, yy, jest fakt, że, że, że kiedy mamy taki kubeczek z podróbą, nie jesteśmy w stanie z tego kubeczka w żaden sposób stworzyć oryginału. Możemy spróbować go doprawiać w przeróżny sposób. Nie wiem, no myśmy sobie tam trochę żartowali, że może trochę soli czy pieprzu, niektórzy tam, że może cukru. Można spróbować dolać do tej podróbki trochę oryginalnego smaku, ale to nigdy nie będzie prawdziwie oryginalny smak i prawdziwy smakosz rozpozna, że nie jest to oryginalny smak. I można takim bardzo... <grych> Nie kościelnym przykładzie udało mi się dojść do czterech wniosków, do, 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 nad, nad, nad którymi chciałbym dzisiaj zwrócić swoją uwagę. I ogólnie nie chcę mówić o tym, że w podróbach dzisiaj jest coś złego. Nie chcę mówić dzisiaj o tym, że nie wiem, że mamy, jak kiedyś gdzieś tam usłyszałem, że trzeba kupować tylko oryginalne Coca-Cole, bo to trzeba pokazywać klasę. <grym> To, nie, 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 to nie, nie to jest dzisiaj naszym tematem, choć może warto zastanowienia, czy, czy nie trzeba pokazywać, że jednak jest wszystko dobrze i że mamy drogie Coca-Cole. No to już temat do przemyślenia, nie. Ale to nie jest moim tematem, ale jakby chciałem zwrócić uwagę też na to, że cały ten temat oryginałów i podrób można odnieść tak naprawdę do kościoła. I to jest gdzieś takie moje spojrzenie, moje jakby przeżycie moje zderzenie troszkę i z tym tematem i z, kiedyś w moim życiu właśnie z taką podrabioną tożsamością troszkę, że bardzo często w Kościele możemy wyglądać identycznie jak oryginalny smak. Kiedy popatrzymy z daleka, to wszystko jest w porządku. Kiedy po prostu na kogoś spojrzymy, to to jest po prostu osoba wierząca to to jest chrześcijanin. Kiedy tak po prostu przechodzimy obok siebie, kiedy po prostu się spotykamy, to nie widać, żeby było coś inaczej. Ale bardzo ważną rzeczą jest to, że ten oryginalny smak jest w stanie rozpoznać ten, który jest prawdziwym smakoszem. A więc w tym, w tym, jakby w tym, na tym przykładzie patrząc, Bóg Ojciec, który jest w stanie rozpoznać Prawdziwie swoje dziecko. Jakże nie byłby w stanie rozpoznać swojego dziecka, skoro zna Jezusa Chrystusa, który jest jego synem. Więc on właśnie przychodząc do naszego życia, jest takim prawdziwym smakoszem, który jest w stanie rozpoznać oryginalny smak swojego syna, który powinien być w nas. I przychodząc on do naszego życia, wszyscy, wszyscy mogą myśleć, że jest. To prawdziwy, niepodrabiany, że tak powiem. To może brzydko brzmi, ja zaraz będę to trochę tłumaczyć, że, że jest to po prostu oryginalny, że jest to prawdziwy, że tak powiem, chrześcijanin, ale tak naprawdę tylko Bóg, Ojciec, jest w stanie przyjść do życia i rozpoznać swojego oryginalnego syna, że tak powiem. Dlaczego o tym mówię? Bo był taki dzień w moim życiu, kiedy zrozumiałem, że tak naprawdę moje życie nie jest w żaden sposób autentyczne. Popatrzyłem się na Boże Słowo, zobaczyłem uczniów, o których czytałem od samego dziecka. Zobaczyłem apostoła Pawła, zobaczyłem Jezusa i wszyscy od zawsze mówili mi, że mam być jak Jezus że mam uczyć się od Niego, by stawać się jak Jezus. Zobaczyłem cały ogrom Bożego działania w Bożym Słowie i zobaczyłem swoje życie i zrozumiałem, że jestem tylko podróbką chrześcijaństwa, bo moje życie w żaden sposób nie jest autentyczne i w żaden sposób nie jest tak prawdziwe jak życie tych chrześcijan, którzy zostali i którzy byli tam wybrani i powołani do działania. Zrozumiałem, że nie jestem w stanie nawet tak naprawdę wierzyć w to, że Bóg może uczynić coś w moim życiu. Byłem takim chrześcijaninem, na którego każdy mógł spojrzeć i powiedzieć, że to jest prawdziwy chrześcijanin, ale tak naprawdę nigdy nie miałem nic wspólnego z wiarą. I musiałem w pewnym momencie swojego życia to zrozumieć, że nie jestem tak naprawdę chrześcijaninem, tylko podróbką wiary i podróbką chrześcijaństwa. Przepraszam za takie mocne słowa, ale to było coś dla mnie tak mocnego. Coś, do czego musiałem tak mocno dojść i zrozumieć, by zacząć uczyć się jak małe dziecko, raczkować w wierze i uczyć się krok po kroku, o czym często lubię mówić, kształtować swoją wiarę w wielu aspektach swojego życia. I to właśnie w tym temacie gdzieś uczę się, nawracać wiele, wiele dziedzin mojego życia, by gdzieś na nowo uczyć się wiary w tej dziedzinie, w tej dziedzinie i w tej dziedzinie. Bo tak wiele odkrywam w swoim życiu, że gdzieś tak naprawdę nigdy nie używałem wiary, tylko swojej własnej siły i swoich własnych możliwości. Chciałbym, aby, abyśmy otworzyli sobie księgę kapłańską, dziewiąty rozdział. Tutaj jest jakby wezwanie Mojż, mojżesza do Arona, aby po prostu złożyć Bogu ofiary. Wszelkiego rodzaju, tam są opisane te wszystkie ofiary, które Możesz chciał, aby Aaron złożył. I jakby po kolei Aaron w tym całym rozdziale składa te wszystkie ofiary według, można powiedzieć, tej pewnej instrukcji, którą powierzył im Bóg. I te wszystkie po kolei ofiary tam przechodzą i przechodzą. I może gdzieś tak przeczytamy od wersetu, może 17, żebyśmy kawałek łyknęli tego fragmentu. A nie żeby nie czytać całego rozdziału, a później już przejdziemy do tego, do czego chcę dojść. Dalej złożył ofiarę z pokarmów, jej częścią wypełnił garść i to, co miał w garści, spalił na ołtarzu. Oprócz całego palenia porannego. W końcu Aaron złożył cielca i barana w rzeźnej ofierze pokoju za lud. Jego synowie podali mu krew, a on skropił nią ołtarz dookoła. Tłuszcz natomiast z cielca i barana, to jest ogon, Tłuszcz z zewnętrzności, nerki i płat wątroby położyli na, most, na mostkach i przynieśli przed ołtarz. Aaron spali tłuszcz na ołtarzu, a mostki i prawą łopatkę złożył panu w ofierze kołysanej, tak jak polecił Mojżesz. Potem Aaron podniósł ręce w stronę ludu i pobłogosławił go. U, uczyniwszy to, zszedł. Ofiara za opalna, i ofiara pokoju zostały przez niego dopełnione. Po dokonaniu tego wszystkiego, Mojżesz z Aaronem weszli do namiotu spotkania. Kiedy stamtąd wyszli i błogosławili lud, całemu ludowi ukazała się chwała pana. Wyszedł bowiem ogień sprzed pana i strawił na ołtarzu ofiarę całopalną z jej tłuszczem. Gdy ludzie to zobaczyli, zakrzyknęli radośnie i upadli na twarz. Myślę, że to jest taki moment wielkiej radości dla narodu izraelskiego. Moment cudowny, moment, kiedy po prostu Bóg się im objawił zaraz po tym, kiedy została złożona ofiara, całopalna. Ale wiecie, ta historia się nie kończy i ona ma swój ciąg dalszy. Ale wiecie, zanim do niego przejdę, to chcę powiedzieć, że tu jest napisane w pewnym momencie, nawet chyba dwa razy jest ujęte, że tak jak polecił Mojżesz. A więc Aaron wszystko robił tak, jak polecił Mojżesz. I to jest y, piękne, że była pewna instrukcja, był pewien oryginał, który jakby zlecił Bóg, tak naprawdę, przez Mojżesza dla narodu izraelskiego, i oni w pewien perfekcyjny sposób zrobili to, jak Bóg chciał. W oryginalny sposób uczynili tą ofiarę. I później staje się coś takiego. Wówczas synowie Arona, to jest 10 rozdział od pierwszego wersetu. Nadab i Abichu wzięli swoje kadzielnice i umieścili w nich różno, przepraszam, rozżarzone węgielki, a na węgielkach kadzidło. Ogień jednak, który złożyli panu w ofierze, był ogniem obcym. Uczynili to, czego pan nie nakazał. Wtedy buchnął z przed jego oblicza ogień i ogarnął ich tak, że zmarli przed obliczem pana. Wtedy Mojżesz powiedział do Arona na to. Oto co oznajmia Pan. Na tych, którzy są mi bliscy, okazuje się moja świętość, a wobec całego ludu moja chwała. I Aaron zamilkł. Gdzie kiedy przeczytałem ten fragment już jakiś czas temu, ale gdzieś mi się przypomniał dzisiaj, kiedy przygotowywałem to słowo, czy to jest taki piękny moment? Znaczy nie mówię ten następny, ale ten które tam się działo, ta, kiedy Boża chwała jakby na nich wstąpiła, kiedy, kiedy mogli to wszystko przeżywać i kiedy spotkali tak naprawdę, kiedy szli jakby krok w krok za oryginałem, kiedy wszystko czynili tak, jak Bóg nakazał i nagle tak naprawdę, nie wiedząc, co się tak naprawdę wydarzyło, w pewnym momencie, kiedy dwóch synów Arona wzięli swoje kadzielnice, i umieścili w nich rozrażone węgielki, a na węgielkach kadzidło. To jest napisane, że ogień był obcy Bogu. Ogień nie pochodził z tego, z czego miał pochodzić. Był jakby niezwiązany z instrukcją, którą Bóg polecił Mojżeszowi. Był to jakby pewien, być może błąd. Być może jakaś pomyłka. Wiecie, kiedy zastanawiałem się, czytałem dalej ten fragment, to później doszedłem do wersetu ósmego, kiedy Pan mówi do Arona tak, tymi słowy: Wina ani innego od, odurzającego napoju nie pi, ani ty, ani twoi synowie. Gdy będziecie wchodzili do namiotu spotkania, abyście nie pomarli. Jest to ustawa wieczysta dla waszych pokoleń, abyście umieli rozróżnić między tym, co święte, a tym, co pospolite, między tym, co nie. Nieczyste, a tym, co jest czyste. I abyście nauczali synów Izraela wszystkich ustaw, które przekazał Wam Pan za pośrednictwem Mojżesza. Wiecie, kiedy przeczytałem ten fragment na początku o tych dwóch synach, co się tam stało i że spłonęli, właśnie nie umiałem zrozumieć tak naprawdę, co się stało. Nie umiałem do tego dojść. Ale kiedy przeczytałem ten fragment, który jest zaraz po tej historii, kiedy Bóg mówi do Arona, to zrozumiałem, że tak naprawdę najprawdopodobniej chodziło w, tym, w całej tej sytuacji o to, że w jakiś sposób po prostu się pomylili, w jakiś sposób nie, nie podeszli do tego z taką odpowiedzialnością i z takim szacunkiem i przez jakiś być może zwykły błąd, być może jakąś nieodpowiedzialność ich dwóch. Tak naprawdę to, to co zrobili, było obce Bogu i ten ogień był jakby nie, nie z Boga, jakby nie z tej instrukcji, którą Bóg im dał którą Bóg dał Mojżeszowi, którą Bóg dał, aby mogli on, oni jakby to pełnić i, i przez to przeżywać oczyszczenie i Bożą chwałę. I do czego tak naprawdę chcę dojść przez ten fragment? Najprawdopodobniej, kiedy myślę o tym fragmencie, to widzę coś takiego, że jest Boży oryginał, Boży nakaz i Boże prawo, które było nadane Mojżeszowi. Ale jest możliwość zrobienia czegoś inaczej. Ale jest możliwość zrobienia czegoś w inny sposób. Zawsze można zrobić coś nieco inaczej. I wiecie, nazwę to dzisiaj pewnego rodzaju podróbką tego, jak Bóg nakazał. Ponieważ Bóg miał jakiś inny pomysł na to, co oni zrobili, a oni w jakiś sposób się pomylili. W jakiś sposób wzięli coś, źle włożyli, coś ze złego miejsca, i tak dalej, i tak dalej. To mógł być jakikolwiek błąd. I, I w pewien sposób, choć efekt z daleka patrząc, był taki sam, jaki miał być. Być może cały naród patrząc na to, nie zauważył niczego złego. Ale Bóg, który zna oryginał, ale Bóg, który ten oryginał stworzył, wiedział, że to nie jest zgodne z oryginałem. Wiedział, że jest to podróbka. I doszło do czego doszło? Bóg był bardzo srogi i bardzo surowy wobec podróbki. I wiecie, chciałbym, abyśmy otworzyli. Księgę Powtórzonego Prawa, piąty rozdział, 32 i 33 werset. Dopilnujcie więc, aby czynić tak, jak przykazał wam Pan, wasz Bóg. Nie zbaczajcie od tego ani w prawo, ani w lewo. Postępujcie dokładnie tak, jak przykazał wam Pan, wasz Bóg. Po to, byście żyli i by wam się dobrze wiodło, by można wam było przedłużyć lata życia w ziemi, którą posiadacie. Które posiedzicie, przepraszam. <laughs> A więc dopilnujcie, mówi Bóg, abyście nie zeszli ani na lewo, ani na prawo, dopilnujcie, abyście zrobili wszystko doskonale. Doskonale według doskonałego, perfekcyjnego planu, oryginału, według tego, jak zostało to zaplanowane i stworzone, i nie możecie zboczyć ani na lewo, ani na prawo. Nie ma takiej możliwości. Bóg jest święty i chce doskonałość. I chce prawdziwość, chce oryginał. Chce wykrzesać z, z jakby i z narodu izraelskiego, i z każdego z nas tak naprawdę oryginał. I wiemy dobrze, że tak naprawdę dla narodu izraelskiego... Nie byli w stanie stworzyć nigdy oryginału takiego, jakiego Bóg zaplanował. Za każdym razem, w jakiś sposób, od tego planu doskonałego, który miał Bóg i który miał wobec nich, według oryginalnego planu, za każdym razem zbaczali albo na lewo, albo na prawo. W Starym Testamencie naród izraelski musiał wiernie wypełniać Boże prawo i Boże nakazy. Aby miał błogosławione, aby przedłużały im się lata, aby mogli zwyciężać narody i aby mogli być w ziemi, którą Bóg im obiecał. Znamy Stary Testament. Jednak dobrze wiemy, że w Nowym Testamencie naszym oryginałem jest Jezus Chrystus. Dobrze wiemy, że w Nowym Testamencie już nie przez wykonanie prawa, stajemy się oryginalni i nie stajemy się podrubami przez niewykonanie prawa i zaleceń Bożego słowa ale stajemy się oryginalni przez wiarę w oryginał przez wiarę w Jezusa Chrystusa stajemy się doskonałymi oryginałami o którym Pan Bóg od zawsze chodziło o którego Pan Bóg zawsze pragnął i chciał Chciał doskonały oryginał. Dlatego posłał swojego Syna, który był doskonałym oryginałem i który stał się tym w nas, za nas, tym doskonałym oryginałem, po to, by kiedy przyjdzie do każdego z nas, to przez wiarę mógł znaleźć w nas doskonały oryginał. Mógł znaleźć w nas swojego Syna. Amen. To jest cudowny Boży plan. I chcę na to zwrócić uwagę, bo kiedy mówiłem o tych kubeczkach, to mówiłem o tym, że nie jesteśmy w stanie nic dolać, nic zmienić, nic poprzyprawiać, żeby stał się tam, w tym kubeczku, prawdziwie oryginalny smak. Jedyne, co jesteśmy w stanie zrobić, do czego doszliśmy też podczas naszej wigilijki, to tylko to, że trzeba wziąć ten kubeczek, zrobić, postawić pusty i nalać oryginalny smak. I to właśnie zrobił dla nas Jezus Chrystus, i to właśnie o tym przed chwilą mówiłem. I tak jak mówi list, list do Rzymian, szósty rozdział, nie musimy otwierać, możemy przeczytać zadanie domowe, kiedy mówi o y, śmierci wraz z Jezusem i zmartwychwstaniu wraz z Jezusem, to tak jakby wiecie, wziąć ten kubeczek, wylać i dolać od nowa prawdziwie oryginalny smak, a więc smak Jezusa Chrystusa, który jest rozpoznawalny przez Boga, kiedy do nas przychodzi. Więc, co z tym oryginalnym smakiem dalej możemy zrobić, tak naprawdę? Skoro otrzymaliśmy oryginalny smak, to trzeba by było się zastanowić, co dalej w naszym życiu. Dlaczego często tak jest, że mimo wszystko stajemy się podróbami? Dlaczego tak jest, że mimo wszystko czegoś nam w pewien sposób brakuje? I chcę dalej. Jakby zwrócić uwagę na to, że to dzieło Jezusa Chrystusa to nie jest tylko zbawienie. Chcę zwrócić tutaj uwagę na to, że dzieło Jezusa Chrystusa to nie jest tylko to, abyśmy byli uratowani, to nie jest tylko to, abyśmy byli w niebie, ale to dzieło Jezusa Chrystusa jest jakby potężną przestrzenią dla każdego z nas na każdy dzień. To dzieło Jezusa Chrystusa to olbrzymi potencjał błogosławieństwa, to autentyczne chrześcijaństwo na każdy dzień. Dzieło Jezusa Chrystusa to dzisiaj dla każdego z nas Boże działanie, Boża obecność, Boże cuda. Ja w to wierzę z całego serca. Chciałbym, abyśmy otworzyli Hebrajczyków najbardziej znany fragment o wieży. Już każdy chyba wie, gdzie. Wiemy, gdzie? Jedenasty rozdział. Ale możemy też troszeczkę dziesiątego zaczepić. Może od trzydziestego pierwszego wersetu, dziesiąty rozdział. Nie traćcie więc swojej odważnej ufności, która niesie z sobą wielką nagrodę. Potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Bo jeszcze tylko chwila, a przyjdzie ten, który nadchodzi i nie będzie zwlekał, a mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, przestanie być miły mojej duszy. My jednak nie jesteśmy z tych, którzy się cofają na własną zgubę, ale z tych, którzy wierzą dla zachowania duszy. Wiara, wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Ze względu na nią starsi ludu otrzymali dobre świadectwo. Dzięki wierze pojmujemy, że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni, zostało ukształtowane słowem Boga. Także to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych. Z rzeczy, z rzeczy widzialnych. Wiara jest pewnością, jest, jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. Jest pewnością tego, czego nie widzimy. Jest przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, kochani. To nie znaczy, że trzeba uwierzyć, ale to znaczy, że trzeba wierzyć. To nie znaczy, że wykonało się we mnie dzieło zbawienia, ale to znaczy, że wykonało się we mnie dzieło zbawienia i wykonuje się dalej dzieło Jezusa Chrystusa każdego dnia, tam gdzie jestem. Z wiary żyć będzie. Nie, tam nie jest napisane, że z wiary ożyje, to też, ale z wiary żyć będzie. I wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy, przeświadczeniem o tym, Czekaj, coś teraz namieszałem. Jest pewnością, yy, może inaczej, z mojego tłumaczenia, jak się tu miesza tłumaczenia, to jest źle. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. A więc wiara jest czymś, co, czego nie widać, czego jeszcze dzisiaj nie ma, ale ja osobiście, kiedy w coś wierzę, to jest to to, że ja wiem, że to jest. Tak? Zgodzimy się z tym? I Bóg dał nam autorytet, Bóg dał nam wiele Bożego błogosławieństwa, działania, darów, po to, abyśmy byli Jego świadkami tutaj na ziemi. Tak jest napisane, kiedy Pan Jezus odchodził. Jakimi mamy być świadkami? Jakimi świadkami byli apostołowie, jakimi świadkami byli uczniowie, którzy słyszeli te słowa? Czy byli świadkami, w... no właśnie w jaki sposób byli? Popatrzmy się, przyjrzyjmy się im, ich życiu, ich postawie. Jakimi świadkami chcemy my dzisiaj być? Wiecie, do czego ja dążę? Do tego, że kiedyś pewnego dnia spotkałem się z moim dawnym znajomym, z którym. Z którym łączyła nas, że tak powiem, wiara. Przez wiele lat znaliśmy się dzięki temu, że wierzyliśmy w Boga. Ale później nasz kontakt się troszeczkę urwał i pewnego dnia postanowiłem, a wezmę się z nim na kawę, umówię, a wezmę się z nim spotkam. I zaczęliśmy rozmawiać, i wiecie, jak to jest, kiedy dwóch wierzących się spotyka, to się mówi o, o wierze, nie? I wiecie, zaczęliśmy rozmawiać, zacząłem mu mówić o tym, że gdzieś Pan Bóg dotknął kiedyś mojego ramienia, kiedy po prostu to był akurat taki gorący czas, kiedy właśnie nasz pies kilka razy mnie poturbował i musiałem gdzieś tam modlić się o te moje ramię czy o moją stopę. I zaczynam mu opowiadać te świadectwa i wiele innych świadectw i tak dalej. I on tak słucha i mówi, ale my trochę inaczej wierzymy. I wiecie, spotykam się z tym, że bardzo często wielu ludzi, i niestety to jest bardzo przykre, co teraz powiem, ale czasem się tak zdarza, nawet w naszym kościele, że możemy wierzyć w taki sposób, że Boże cuda i Boże działanie były przeznaczone na czas apostołów, aby Ewangelia się rozszerzyła. Boże cuda i Boże działanie i to, że mogę się o coś pomodlić i to się stanie, to było przeznaczone na czas kiedy apostołowie mieli rozszerzyć Ewangelię po całym świecie. I często spotykam się niestety z, takim, z takimi myślami, że w dzisiejszych czasach Bóg już w taki sposób nie działa, że w dzisiejszych czasach Bóg już w taki sposób jak taki namacalny, taki widoczny już nie będzie działał, ponieważ są czasy ostateczne. I czasem spotykam się z takimi różnymi wizjami na to wszystko, co się dzisiaj dzieje, ale tak naprawdę chcę wam powiedzieć, nie ma to Bożego potwierdzenia. Nie ma nigdzie w Bożym Słowie o tym napisane wręcz przeciwnie. Jest napisane o naszym autorytecie, który mamy. Jest napisane o tym, co mamy czynić. Jest napisane o tym, co mamy w Jezusie Chrystusie i kim jesteśmy, i w jaki sposób mamy to czynić. Wszystko jest opisane. Tylko dlaczego tak często po prostu tego nie czynimy? Bo po prostu brakuje nam w tym wszystkim wiary. Często jest tak, że brakuje nam tej wiary, albo po prostu wygodniej nam jest w życiu nie wierzyć. Łatwiej w życiu jest czasem nie wierzyć, niż o coś walczyć. Czasem żyjemy przeszłością. Ja już kiedyś mówiłem na tym miejscu o przeszłości. O tym, że być może mamy w pamięci, kiedy modliliśmy się o coś i nigdy nie otrzymaliśmy odpowiedzi. I to są takie bolesne dla nas miejsca i momenty w naszym sercu, które przypominają nam w teraźniejszości, że nie ma sensu się modlić, bo modliłeś się o to i nic się nie stało. I czasem potrafi przeszłość mówić do naszej teraźniejszości i zabijać naszą wiarę. A ja chcę dzisiaj powiedzieć, kochani, nie dajmy się okraść z tego, co mamy w Jezusie Chrystusie. Jest napisane tutaj, kiedy czytaliśmy: A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, przestanie być miły mojej duszy. Kochani, kiedy stajemy się podróbą chrześcijaństwa? Nie wtedy, kiedy wyglądamy z uczynków jakoś inaczej. Taka podróba była w Starym Testamencie. Ale podróbą chrześcijaństwa stajemy się, kiedy brakuje nam po prostu wiary. Kiedy jest coś do przezwyciężenia, ale ja nie idę w to. Ale ja nie idę walczyć, bo, bo właśnie. Bo albo w to nie wierzę, albo boję się wierzyć, albo przeszłość zabiera mi im wiarę. Nie możemy dać się z tego okres, kochani. Potrzebujemy mieć prawdziwie oryginalny smak. Potrzebujemy iść z godnością syna, bo kiedy przyjdzie prawdziwy smakosz, to wyczuje prawdziwie oryginalny smak. To wyczuje swojego syna, który szedł w godności syna i który z wiary żył, który się nie cofnął, któremu nie wystarczyło jakieś pierwsze przeżycia swojego życia, ale który. Krok po kroku, nie cofając się, szedł wiarą i przezwyciężał kolejne sytuacje, kolejne doświadczenia i kolejne miejsca, w które musiał wejść w swojego życia i oddać je Bogu i wierze. Bóg chce działać w naszym życiu od takich nawet najmniejszych rzeczy. Wiecie, ja jestem tego przykładem, że Bóg chce i prowadzi mnie od najmniejszych rzeczy. A ja ciągle chcę więcej. Nigdy nie chcę się już zatrzymać. Kiedy Bóg wziął mnie w proces, nigdy nie chcę się już zatrzymać. Ja wciąż, kochani, marzę o tym dniu, kiedy po prostu powie mi, abym chodził po wodzie. I chcę Was do tego zachęcić. Bo to jest sprawa naszego oryginału. To jest sprawa autentycznego chrześcijaństwa. Warto zadać sobie pytanie: jakie dzisiaj jest moje chrześcijaństwo? Czy pokazuje ludziom wokół mnie prawdziwego Boga? Czy pokazuje ludziom wokół mnie jakiegoś Boga? Czy ludzie wokół mnie wiedzą, że Bóg coś może? Czy ludzie wokół mnie wiedzą, że Bóg nic nie może? Czy ludzie wiedzą, że Bóg może zmienić czyjeś życie? Czy ludzie wiedzą, że Bóg zabiera ci połowę niedzieli? Co wiedzą dzisiaj ludzie wokół ciebie na temat chrześcijaństwa? To jest właśnie Twoje chrześcijaństwo. To jest moje chrześcijaństwo. Co widzą i co słyszą, to jest moje chrześcijaństwo. I to jest moja autentyczność, kochani. Bóg chce, abyśmy byli świadkami. Tak powiedział do uczniów. To jakich świadków sobie powołał? Takich, którzy nie są w stanie zaświadczyć w jeden sposób? Po co świadek do sądu idzie? Po to, aby pomóc. Po to, aby kiedy zaświadczy, okazała się prawda, prawda? Takimi świadkami musimy być w naszym życiu. Jak świadek przed sądem, aby kiedy przeżyjemy nasze życie, aby wokół nas okazała się prawda o Jezusie Chrystusie. O oryginale i aby ten oryginał było widać w nas. A więc tą moc Jezusa Chrystusa, którą przyniósł na ziemi. Przez Ducha Świętego każdy z nas jest w stanie modlić się. Każdy z nas jest w stanie zmieniać rzeczywistość. Bardzo ważne jest to, żeby właśnie nie pozwolić zrazić się w swoim życiu przeszłością, i różnymi sytuacjami brakiem odpowiedzi. No chyba, że chcemy uwierzyć w przeszłości. Bo możemy pozwolić, pozwolić prowadzić się w przeszłości. Tylko gdzie zajdziemy, kiedy pozwolimy prowadzić się w przeszłości? Do przeszłości. Jeśli pozwolisz, że ból twojego serca, kiedy modliłeś się o coś ważnego, zwycięży z twoją wiarą, to pozwolisz na całkowity ból twojego życia. Bo to czemu pozwolisz się prowadzić w takie miejsce, pozwolisz się zaprowadzić, kochani? A jeśli pozwolisz prowadzić się ufnością i wiarą w Jezusa Chrystusa, to zaprowadzisz się do Jezusa Chrystusa. Kilka małych świadectw, kochani, bo ja robię małe kroki, ale cały czas do przodu. Ale dla mnie to są potężne świadectwa. Lubię mówić świadectwa na wtorkowych nabożeństwach. Wiadomo, że jakiś czas temu urodziła nam się córeczka. To już myślę, wszyscy wiedzą. I wiecie, były, było wiele rzeczy, których tak naprawdę nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać. Ale są trzy dla mnie największe cuda, które wydarzyły się podczas porodu i po porodzie. I chcę o nich powiedzieć krótko. Być może dla Was to będzie dzisiaj prosta sprawa. Bo być może macie doświadczenia. Dla mnie to były potężne Boże cuda. I za każdym razem objawiały się w momencie, kiedy po prostu przyszedłem i wyznałem to przed Bogiem. Powiedziałem na przykład, że ta sytuacja nie ma prawa mieć miejsca. I wiecie, idąc po kolei, jedną z największych moich obaw przed porodem to było moja obecność na porodzie. Jakkolwiek to dla kogoś zabrzmi śmiesznie. Od dziecka mam problem, że kiedy zobaczę jakąkolwiek. Większą krew, po prostu słabne. Mogę się nawet gdzieś tam odpływać. Więc kiedy żona mnie zapytała, czy będę na porodzie, pomyślałem sobie: bardzo chętnie, ale, ale, ale niechętnie. I, kochani, gdzieś tam przez rozmowę z żoną stwierdziliśmy: OK, ale powiedziałem: Pod żadnym pozorem nie będę odcinał pępowiny, bo to będzie mój koniec. I i wiecie, kiedy pojechaliśmy już w dniu porodu razem z żoną, kiedy siedziałem przed porodówką, moja żona była jeszcze gdzieś badana. Wiecie, siedziałem tam, było okropnie ciepło, akurat jeszcze przy kaloryferze. Miałem tam, nie wiem, z godzinę czasu, zanim, zanim przyszła moja żona. I wiecie, jedyne co mówiłem to: Boże, ja chcę być dzisiaj silny dla mojej żony, ja chcę być dzisiaj mocny i żaden obraz i nic mnie nie może złamać dzisiaj. I wiecie, cały poród nie miałem z niczym problemu. Wiecie, dla Was to może być coś prostego, prawie śmiesznego, a dla mnie to był Boży cud, bo znam siebie i wiem, do czego mogłoby mnie to zaprowadzić. Przez cały poród nawet nie drgnąłem, nawet mnie się ręka nie trzęsła. I kiedy przyszedł czas, żeby odciąć pępowinę, to chciałem odciąć pępowinę, tylko był plan porodu i oni już odcięli. Trudno. Kolejny Boży cud, jaki się wydarzył, to nasz pies. I to już nie jest śmieszne, bo wszyscy nas przestrzegali widząc naszego psa i mówili nam, wiesz co, albo oddajcie psa, albo nie wiem, co z nimi zróbcie, ale on wam po prostu, to dziecko po prostu zniszczy, zajedzie, nie wiem, cokolwiek, po prostu skoczy na nie i, i będzie źle. Wiecie, i to prawda, patrząc na naszego psa ma niezwykle dużą energię i choć nie, nie, nie chce nic złego, to potrafi zachować się w taki sposób, że mógłby mogłaby nasza figa staranować, uszkodzić w jakikolwiek sposób takie małe dziecko. I wiecie, gdzieś tam już w głowie zaczął się pojawiać taki pomysł, żeby, nie wiem, oddzielać pokoje, żeby jakoś ten, ale mówię, to jak ja to przeżyję tyle miesięcy i będę próbował cały czas walczyć z tym, żeby figa była tam, a tu, a tu się jeszcze pomylić, to tu szybko kopnąć. Wiecie, o co chodzi? To nie jest takie proste i tak logistyczne. I, I wiecie, kiedy moja żona już urodziła, jeszcze była w szpitalu ja byłem w domu, patrzyłem na mojego psa i powiedziałem... W imieniu Jezusa Chrystusa będziesz spokojnym psem przy mojej córce. To są proste rzeczy. Ale kiedy przyszliśmy z córką do domu, to pies to była oaza spokoju. Mało tego, była taka sytuacja, to była taka nasza ala wpadka od razu świeżych rodziców. Kiedy po prostu moja żona zostawiła dziecko na łóżku w pokoju w naszej sypialni, i myśląc, że ja będę szedł do sypialni, a ona wychodziła z tej sypialni i myślała, że ja zastąpię ją od razu w pokoju, a ja jeszcze skręciłem do łazienki po drodze. I wiecie, kiedy przyszedłem z łazienki, minęło ze dwie minuty, przyszedłem do córki, patrzę, córka leży, a obok niej pies. Sobie też leży. To jest nienormalne u naszego psa, bo ona pierwsze, co musi zrobić, to się na kogoś rzucić, wylizać, wygłaskać, żeby tylko po prostu coś się działo. Wiecie, sprawdziłem moją córkę, nie była w ogóle pośliniona, nie była w ogóle mokra w żaden sposób po prostu nasz pies przyszedł i w sobie się położył obok córki. I to może być śmieszne, dla mnie to z boży cud. I wiecie, kolejna sprawa jaka się wydarzyła w naszym życiu to to, że kiedy nasze, nasze dzieciątko przód do naszego domu to mieliśmy potężny problem z płaczem. Nie umieliśmy w żaden sposób uspokoić naszego dziecka. Coś ją bardzo męczyło w brzuszku i nie mieliśmy już sposobu, już przedzwoniliśmy całą rodzinę, wszyscy przychodzili, wszyscy przenosili, wszyscy jakoś tam próbowali nam pomóc, żeby nam trochę sił dodać, bo myśmy już po tych nockach po prostu nie ogarniali życia i tak dalej. I już naprawdę gdzieś byłem na skraju sił, patrząc na moją córkę, która po prostu cały czas płacze, nie mogłem na to patrzeć. I wiecie, przyjechali też raz teściowie moi i tak moja teściowa na koniec, na wyjście, tak już też trochę z, yy, gdzieś tam tylko rzuciła tak... Wiesz co, Kamil, ty tam się modlisz, ty tam jesteś w to dobry? Ty to powinieneś oddać Bogu. I wiecie, gdzieś. No, ma rację, nie? I wiecie, zacząłem po prostu wołać do Boga nad moją córką, mówię w imieniu Jezusa: Żaden ból, żadne męczenie nie ma prawa być w życiu mojego dziecka. I wiecie, następnego dnia, kiedy się obudziliśmy, już tak naprawdę tej nocy był spokój i zaczęły się spokojne dni naszej córeczki. Może małe cuda dla wielu z nas, a dla mnie to były wielkie Boże cuda. I to, że musiałem gdzieś stanąć w miejscu wiary i powiedzieć: Boże, dasz radę. Boże, jesteś w moim życiu. Ja chcę kolejny krok w moim życiu uczynić. I ostatnie świadectwo, trochę inne, z innej beczki, bo chciałbym trochę powiedzieć też o tym, że kiedy ktoś ogłasza nad nami jakieś słowo, albo kiedy odbieramy Boże Słowo, jakiekolwiek Boże Słowo, jakąkolwiek obietnicę, i jej nie zaufasz, i jej nie, nie popatrzysz na nią z wiarą, to okradasz się z Bożego Błogosławieństwa to, czego się nauczyłem już dawno temu, albo uczę się cały czas tak naprawdę, to, to właśnie tego, że kiedy ktoś mówi nade mną słowo, to ja to chcę słyszeć, i ja chcę temu zaufać, bo nie pozwolę się z tego okraść. I opowiem wam troszeczkę jeszcze szybko moją historię związaną z pracy i już stąd uciekam. Wiecie, ja skończyłem technikum mechaniczne, czyli coś, czego totalnie nie ogarniam. Mechanika to jest w ogóle coś, coś z, czego, z czym ja nie jestem w ogóle związany i nie wiem, dlaczego w ogóle wylądowałem w techniku mechanicznym. Więc kiedy skończyłem techniku mechanicznym, to najważniejszym moim pytaniem w życiu było, co ja mam w życiu robić. Bez tak naprawdę żadnego wykształcenia, bo tak to trzeba określić, nie wiedziałem, gdzie mam iść. Jedyne, co myślałem o sobie, to jak ja mam utrzymać moją rodzinę przyszłą, bo wtedy jeszcze przyszłą, ale już, już planowaną. I co ja mam w życiu robić? Gdzie ja mam iść? I wiecie, miałem wtedy straszny problem z samooceną. Nawet przez tą sytuację związaną z, choćby z moim brakiem pasji, bo wiecie, jak ktoś ma jeszcze jakąś pasję, żeby to jeszcze gdzieś pójdzie, jeszcze się gdzieś coś wrzuci, a ja, wiecie, co? Nie wiem. <grym> I i myślałem o sobie już po prostu czasem w najgorszych, najgorszych możliwych myślach. O swojej przyszłości, o tym, że będę się gdzieś, że tak powiem, zatyrowywał, żeby tylko utrzymać swoją rodzinę. I wiecie, jeszcze wtedy wylądowałem w pracy w Czechach na produkcji, gdzie po prostu normy były wyższe niż możliwości przepracowywania, i presja, jaka tam była, to było coś, co mnie po prostu wykańczało. I wiecie, byłem gdzieś w takim miejscu i zacząłem się po prostu modlić. Ale w międzyczasie zapytałem też kiedyś mojej żony, dokładnie nie wiem w którym to było momencie, ale zapytałem mojej żony, zawsze mając słabą samoocenę i samo jakby takie poczucie swojej wartości, zapytałem mojej żony, co widzi we mnie. Kogo we mnie widzi. I wiecie, ona kiedyś powiedziała nade mną takie słowa, które ja uwierzyłem którym ja zaufałem i do dzisiaj je pamiętam. Ona wtedy powiedziała, że widzi we mnie to, co powiedziane jest kiedyś. Już teraz wam to mogę trochę tą historię źle opowiedzieć, ale powiedziała mi wtedy, że widzi we mnie to, co Faraon powiedział o Józefie, a więc to, że czegokolwiek się podjął, skończył z powodzeniem, i że widzi we mnie taką osobę, która czegokolwiek się podejmie, to skończy z powodzeniem. Wiecie, ja wziąłem te słowa do serca i powiedziałem, że to są słowa o mnie. Zaufałem i uwierzyłem Bogu, że tak jest, kochani. I zacząłem modlić się o swoją pracę, zacząłem modlić się o miejsce, w którym ja mam wylądować w życiu. I wylądowałem na magazynie, tutaj w sklepie, w ustroniu, myśląc, że jest to już totalnie miejsce nie dla mnie. Ale w tamtym czasie były to czasy covidowe, były, były tylko dwie oferty pracy i nie było żadnej innej na OELiście, więc wybrałem jedną z tych dwóch, a okazało się, że to była Boża droga w moim życiu. Czy tam nauczyłem się pracy logistyka? Bo miałem taką starszą, emerytowaną babcię, która uczyła mnie wszystkiego po kolei, która zjadła zęby, że tak powiem, na tej pracy i wiedziała, od, pokole, od, od wielu dziesiąt lat pracowała na magazynie i wiedziała, co z czym się je, jak się to sprawdza i tak dalej. I uczyła mnie takiego charakteru prawdziwego logistyka, więc takiej zadziornej trochę osoby, która umie walczyć o swoje, która wie, jak, jak dokładnie i gdzie na co zwrócić uwagę, jak układać dokumenty i tak dalej, i tak dalej. I później okazało się, że pojawiła się oferta gdzieś w, w pewnym hotelu w Wiśle, do którego poszedłem na, na rozmowę kwalifikacyjną, tak po prostu z ciekawości, żeby może mieć bliżej do, do, do pracy. I wiecie, to też był taki moment, kiedy zmieniłem właśnie pracę. Okazało się, że szukali osoby z doświadczeniem, która miała co najmniej rok doświadczenia na magazynie akurat tyle przepracowałem. I okazało się, że wszystkie firmy, które mieliśmy tam, okazało się, że były też w tej firmie. Więc dzięki temu, że znałem te firmy i wiedziałem, jakie mają jakby gdzieś tam kruczki i haczyki, okazało się, że chcieli mnie właśnie dlatego w tej pracy. I zacząłem pracować tam zupełnie od zera na magazynie. I nie mówię teraz tego wszystkiego po to, żeby się czymś pochwalić, tylko chcę powiedzieć o tym, że kiedy w coś uwierzymy, kiedy czemuś zaufamy, to Bóg się do tego przyzna. Nie chcę już mówić o wszystkich moich awansach, bo już i było ich dość sporo. Ale jakiś czas temu przyszedłem do pracy już po raz po, po moim ojcowskim, kiedy już urodziła mi się córeczka i po moim urlopie. Przyszedłem do pracy i, i zobaczyłem w swojej pracy, wiecie, garnitur, koszule, krawata, i tak dalej, i tak dalej. I emblemat ze stanowiskiem. Wiecie, emblemat ze stanowiskiem, na którym nie mam, nie miał, nie mam prawa się znaleźć. Z takim wykształceniem, jaki ja mam, z moją znajomością języków, to było po prostu nielogiczne, nierealne. Ale Bóg przyznał się do mojej pracy i kiedy opisali mi trochę mnie w pracy, kiedy powiedzieli mi, dlaczego ten awans, to zrozumiałem, że to jest Boże działanie, bo zaczynam pokazywać im Boga i Jego charakter tam, w tym miejscu, w którym pracuję. I wiecie, tego dnia mogłem przyznać się do tego, w co wierzę wobec moich pracodawców. To jest niesamowite. Tylko dlatego, że kiedyś uchwyciłem się tej, tego, co powiedziała do mnie żona. A jakiś czas, jakiś czas temu, wczoraj, na potwierdzenie tego wszystkiego, jak bardzo gdzieś docenili moją pracę i to co robię, wiecie, okazałem się pracownikiem roku w swojej firmie. I nie chcę tego mówić znowu po, po to, żeby się czymś pochwalić. Wiecie, jedyne co pomyślałem, kiedy odbierałem nagrodę Boże, dziękuję Ci. Za miejsce, w którym się znajduję dzisiaj. I wiem, że dzieje się to nie dzięki moim umiejętnościom, bo są znikome, ale wiem, że dzieje się to dzięki temu, że uwierzyłem, że zaufałem w Twoje błogosławieństwo do mojego życia. I wiecie, wiele miałem kroków wiary w tej pracy i wiele sytuacji, kiedy musiałem zaufać. Ale za każdym razem wszystko, w czym gdzieś zaryzykowałem i podjąłem jakąś decyzję. Okazało się, że była to trafiona decyzja, skuteczna. I za każdym razem przychodziło mi tylko do głowy słowa mojej żony, a więc wierzę, że Boże słowa do mojego życia, że skończę to, co, czego się podejmę, skończę z powodzeniem. Więc mówię o tym dzisiaj z takim przeświadczeniem, to jest, chciałbym, żeby to było pewnego rodzaju zachęceniem, bo moje następne stanowisko w pracy to jest potężny krok wiary. Zupełnie nie mam pojęcia, co będzie mnie tam czekać, ale tak naprawdę to jest potężny krok wiary, który chcę wykonać, bo wiem, że czego się podejmę, to skończę z powodzeniem. Wiem to dzisiaj, jestem tego pewien. I chciałbym, abyśmy to wzięli dzisiaj do serca: abyśmy brali Boże obietnice, abyśmy brali Boże objawienie, abyśmy brali Bożą perspektywę do naszych miejsc i powiedzieli: Wiem, że jeżeli tam pójdę, albo jeżeli się tam pomodlę, to skończy się to z powodzeniem. To Bóg będzie działał w moim życiu, w mojej rodzinie, w moich sprawach, w mojej chorobie, w czymkolwiek. I nigdy nie spojrzę w przeszłością, ale będę patrzył w przyszłość. Bo tylko wtedy i w taki sposób stanę się prawdziwym oryginałem. Kiedy będę wierzył. A nie kiedy wątpię. A nie kiedy po prostu stanę się jakimś zwykłym, niedzielnym chrześcijaninem. Potrzebujemy, kochani, autentyczności w naszym życiu. Takiej autentyczności i takiego smaku chrześcijaństwa, jaki był w pierwszym kościele. Nie możemy pozwolić, by ktoś okradł nas z chrześcijaństwa i nazwał życie kościelne chrześcijaństwem. Życie kościelne. I życie co niedzielne, i życie jakieś tam co, jakieś nabożeństwowe, życie z naszymi braćmi i siostrami, gdzieś tam na spotkaniach to nie jest chrześcijaństwo. To jest dobry czas z rodziną. Ale życie chrześcijańskie to jest autentyczność w każdym miejscu, w którym się znajduje. To jest prawdziwy oryginał, do którego my musimy dążyć przez wiarę, nie przez uczynki. Nie przez jakieś nasze zachowania, nie przez nasze pragnienia i dążenia, ale przez wiarę. Tam się możemy znaleźć w prawdziwie oryginalnym chrześcijaństwie, który rozpozna Bóg Ojciec w nas jako swojego syna, a zna ten smak doskonale.